Cześć wszystkim, witam Cię na moim kanale, z tej strony Kamil Malinowski, a w dzisiejszym... Cześć wszystkim, witam Cię na moim kanale, z tej strony Kamil Malinowski, a w dzisiejszym materiale chciałbym omówić kwestie dotyczące, czym jest FBW kontra na przykład split i jakie są różnice, jakie są zależności, czy to może się przeplakać w późniejszym okresie przygotowania jako zawodnika, czy też amatora. Więc zapraszam Cię do oglądania. Jeżeli jeszcze nie widziałeś ostatniego materiału, właśnie jak wyprostować garba, czyli jak zniwelować tą hiperkifozę w odcinku piersiowym, zapraszam Cię do obejrzenia albo tu danego materiału. Tam masz kilka fajnych, ciekawych ćwiczeń, jak i też ćwiczeń na rolce, żeby samemu się wyprostować, czyli jak taka trochę autoterapia. A więc zaczynajmy trochę omówienie na przykład treningu split. Trening split jest niczym innym jak treningiem, który się odbywa mniej więcej kilka razy w tygodniu, gdzie będziemy obejmować największe partie naszego ciała, które chcemy przetrenować. Najczęściej na jednym treningu będziemy trenować zwykle dwie, maksymalnie trzy partie z danym priorytetem mięśniowym. Czy to będzie barki, czy to będzie klatka, czy to będzie plecy, to już Ty wybierasz albo Twój trener wybieracie. To jest główna taka zależność. Jeżeli mówimy wręcz o treningu, jakim jest FBW, czyli Full Body Workout, czyli jak nic innego, to ćwiczymy całe nasze ciało na każdym treningu i może właśnie ich być na przykład 4 albo 5 treningów w tygodniu, takich jednostek treningowych w takim małym cyklu tygodniowym. Jeżeli ćwiczymy całe ciało, no to wiadomo, zaczynamy od nóg, przechodząc później przez plecy, najczęściej później jest klatka piersiowa, barki, łapy, czyli biceps, triceps, brzuch i niekiedy na końcu jeszcze niektórzy lubią wrzucić w takim treningu full body workout łydki. Tutaj właśnie mówimy o tym, że objętość treningowa jest zdecydowanie mniejsza w stosunku do treningu split. Nie ma czegoś takiego jak dobry i zły system treningowy, ponieważ jeden i drugi ma swoje zalety i wady. Chciałem tutaj zwrócić się do osób też przede wszystkim początkujących albo teraz właśnie w okresie pandemii koronawirusa. Możemy tutaj właśnie trenować systemem typowo FBW. Dzięki czemu będziemy mogli wybudować odpowiednie wzorce ruchowe, które wcześniej były zaburzone. Więc jeżeli macie jakieś kontuzje, jeżeli macie jakieś niewyleczone urazy lub jeszcze coś Wam doskwiera, a coraz na większą objętość wchodzicie treningową, jeżeli macie oczywiście gdzie trenować i tak dalej, to polecam przede wszystkim teraz na te parę tygodni wyleczyć wszystkie swoje kontuzje, nawet treningiem FBW. Macie tam zdecydowanie mniejszą objętość. Co Wam przede wszystkim daje trening FBW, czego nie może Wam tak naprawdę w praktyce dać trening split? Split nie może być często treningiem funkcjonalnym, ponieważ split, jak sama nazwa mówi, jest to trening dzielony, gdzie mamy przebodźcować na każdym treningu, na danej jednostce treningowej, dwie lub trzy duże partie, które sobie najczęściej wybieramy, tak? Więc ciężko jest tam wprowadzić jakieś elementy, które będą mi kształtowały albo na przykład siłę ogólną, która będzie przystosowywała mi włókna mięśniowe, jak i tam sam też układ nerwowy do dalszego programowania treningowego. To jest niezwykle ciężkie w tym etapie. To już powinno zostać wybudowane przed, czyli wyobraźcie sobie, jak ja zaczynam trenować. Warto na początku wybudować sobie na przykład trening funkcjonalny poprzez na przykład trening FBW, a dopiero później w dalszym okresie i w dalszych tygodniach wejść bez problemu na trening split. Jednakże nie mówimy tutaj, że trening split jest zły. Jak wiemy doskonale, większość osób zaawansowanych, czy to właśnie w metodach sylwetkowych, kulturystycznych i tak dalej, gdzie osoby występują, jaką kto chce mieć sylwetkę, często takie osoby będą wybierały trening split, ponieważ dzięki temu mogą jak najbardziej przebodźcować dane włókna mięśniowe, dane partie Twojego ciała i stricte ułożyć plan najłatwiej pod dany priorytet mięśniowy. To jest główna zaleta i można byłoby wręcz powiedzieć przewaga treningu split nad treningiem FBW. Jednak jak wcześniej wspomniałem, trening FBW daje Ci zdecydowanie więcej możliwości takich funkcjonalnych, ponieważ głównie FBW, jak wcześniej też mówiłem Ci, mamy mięśnie nóg, plecy, klata, barki, łapy, brzuch, no i jak niekiedy jeszcze ludzie wrzucają sobie łydki. Ale dzięki tym wzorcom ruchowym możesz właśnie kształtować wzorce ruchowe, które są zaburzone. Przede wszystkim poprawiasz technikę wykonywanych ćwiczeń, zmniejszenie ryzyka kontuzji, ponieważ właśnie tam możesz też wrzucić ćwiczenia typowo preaktywizacyjne, które jeszcze będą bardziej wzmacniały Ci Twoje stawy albo zaburzenia właśnie kontroli nerwowo-mięśniowej, czyli kontrol
czyli krótko mówiąc, kontrola motoryczna leży. I dzięki temu treningowi FBW bez problemu poradzisz sobie ze wszystkimi swoimi kontuzjami, żeby później wejść na jeszcze większe obciążenia treningowe i jeszcze bardziej dokształcać swoją sylwetkę. Co jeszcze nam daje trening FBW? Przede wszystkim jest to nic innego jak przygotowanie organizmu do dalszych ćwiczeń, jak już Ci wcześniej wspomniałem, i naprawa błędów kontroli motorycznej. Trening FBW z tygodnia na tydzień, na przykład jeżeli masz taki cykl treningowy, który będzie się składał z 6 tygodni, to on przygotowuje Ci cały organizm do dalszego trenowania, na przykład czy to treningiem już push-pull albo split i tak dalej, i tak dalej. Nie ma złych systemów treningowych, są tylko te wyłącznie źle wykorzystane przez trenera albo źle dobrane do swojego klienta. Nie ma czegoś takiego, że trenuję jakimś systemem i mam złe wyniki. Po prostu ten trening, ten dany system treningowy został źle dobrany pod Twoje predyspozycje. Jesteś osobą początkującą? Polecam Ci zdecydowanie przygotowanie swojego organizmu pod względem treningu full body workout. Jeżeli jesteś zaś osobą już bardziej zaawansowaną, średnio zaawansowaną, w takim razie poleciłbym Ci już trening split. Chyba że masz jakiekolwiek kontuzje, warto jakoś sobie ustawić przerwę w danym treningu i znów wrócić później na wysokie obciążenia. Główną jeszcze zaletą treningu FBW nad treningiem split jest przede wszystkim wprowadzenie wszystkich elementów treningu funkcjonalnego, czyli praca w płaszczyznach, we wszystkich płaszczyznach naszego ciała i wszystkich płaszczyznach przede wszystkim elementów, które będą występowały pod nasze wzorce ruchowe, czyli praca nad funkcją mięśni, zarówno globalnych, jak i lokalnych, zarówno mobilizatorów, jak i stabilizatorów. To już Ty i Twój trener wybieracie, co chcecie wzmocnić na danym treningu i to właśnie Wam daje ogromne możliwości względem treningu split, bo tam ciężko już później to wrzucić. Czemu? Wyobraź sobie, że zaczynając od treningu split, Ty tak naprawdę wykładasz już wszystkie karty na wierzch, więc ciężko Ci będzie już później z czegoś po prostu już korzystać, tak? Lepiej mieć więcej na początku asów w rękawie, niż wszystkie później wyłożyć, bo no niestety, ale z pustego no nawet Salomon nie naleje, więc no z tej mąki ciężko będzie upiec chleb. Im szybciej wybudujesz lepszy fundament i twardszy, tym większą po prostu chatę później wybudujesz. Logiczne. Najczęściej mamy na odwrót. Ludzie od razu pakują się na split, ponieważ jest to jedno, pradawna, takie no, święty graal wśród treningu kulturystycznego. Pakujemy się na split i od razu później mamy kontuzję, ponieważ nasz organizm nie został przygotowany. W treningu split ciężko jest też, może nie to, że dobrać ćwiczenia core, bo to nie jest problem pod koniec treningu, na przykład 2-3 razy w tygodniu występują ćwiczenia na core, ale w treningu FBW można łatwiej to wrzucić danemu klientowi i bez problemu można to robić progresywnie. Z tygodnia na tydzień progresję wrzucać, czyli stabilizacja centralna i ogólna waszego całego core, czyli wasze mięśnie typu właśnie poprzeczny brzucha, przepona, mięśnie dna miednicy oraz mięsień wielodzielny będzie zdecydowanie lepiej wzmocniony w treningu FBW pod względem właśnie koncepcji funkcjonalnej względem treningu splitowego. Jak już wcześniej wspomniałem, trening funkcjonalny w FBW daje Ci zdecydowanie większe korzyści jeszcze nad pracą we wzorcach ruchowych i wzmocnienie właśnie tych wzorców ruchowych, które są słabe. Czyli można bez problemu uruchomić lepsze struktury względem właśnie treningu splitowego. I praca oczywiście nad zdolnościami motorycznymi. Głównie w pierwszym okresie cyklu treningowego, w pierwszych jednostkach powiedzmy 6-8 tygodni, proponuję Ci wybudowanie tylko i wyłącznie na przykład podstawowej siły, czyli jest ona taka siła ogólna. To jest nic innego jak hipertrofia. Tak więc podsumowując, w zależności w jakim okresie przygotowawczym jesteś, na jakim stopniu, czy amatorskim, średnio zaawansowanym, zaawansowanym, czyli typowo pro zawodowym już występujesz na scenie narodowej albo międzynarodowej, taki będzie początkowo Twój trening wyglądał. Nie wrzucaj się od razu na głęboką wodę, ponieważ bardzo szybko niestety Twoje stawy, jak i cała kontrola motoryczna może iść na dno niczym Titanic. A po co? Warto się na początku lepiej przygotować, żeby później nie było płaczu, że niestety, no ale im szybciej zbudujesz tą magiczną formę imieniem Ferrari, czyli z zewnątrz jesteś piękny, ale w środku tragedia, tak szybko niestety ją stracisz. I to wiele osób i wiele zawodowców Ci potwierdzi. Ćwicz mądrze, wybieraj mądre metody treningowe. Jeżeli jesteś osobą początkującą, masz jakiekolwiek kontuzje, daj sobie parę tygodni
parę, dosłownie parę tygodni, to będziesz miał raptem może z 16 takich jednostek treningowych. Zobacz, ile to jest. Bardzo mało. 16 jednostek treningowych daj sobie na naprawę swojego organizmu, żeby wybudować potężny fundament. Nie ma czegoś właśnie takiego jak złe ćwiczenia i złe metody treningowe. Najczęściej są źle dobrane do Ciebie, do Twojego klienta, do wszystkich osób, które nieprawidłowo trenują. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Ci parę kwestii związanych właśnie z tym, jak programować niektóre elementy treningowe, jaka jest przewaga FBW nad splitem oraz splitem nad FBW. I krótko mówiąc, podsumowując, jeżeli jesteś osobą bardziej zaawansowaną, dłużej już ćwiczysz, znasz swoje ciało, nie masz kontuzji, wiesz co i jak robić. Polecam Ci bardziej trening split ze względu na zdecydowanie większą objętość treningową. Możesz ustawić tam bez problemu priorytety treningowe i doskonale tam wybudujesz wszystkie aspekty, które chcesz właśnie na przykład pod względem sylwetki, bo głównie w koncepcji motorycznej będziemy tu kształtowali siłę ogólną, czyli hipertrofię. Jeżeli jesteś zaś osobą początkującą, która dopiero zaczyna przygodę właśnie z fitnessem, z kulturystyką itd., polecam Ci z całego serducha trening FBW, ponieważ tam masz zdecydowanie mniejszą objętość treningową, zdecydowanie więcej możesz mieć jednostek treningowych i przebodźcujesz podobnie czasami nawet niektóre partie mięśniowe, ale ćwiczysz przede wszystkim Twoje całe ciało. Kształtujesz wzorce ruchowe, budujesz podstawowe parametry siły, czyli ogólnej pod względem hipertrofii, przygotowujesz swój układ nerwowy, jak i układ ogólny do dalszych treningów, lepiej wybudujesz fundament, lepiej wybudujesz chatę, nie będziesz miał kontuzji. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, a jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania związane z innymi jednostkami treningowymi, czy to push, pull, upper, lower i tak dalej, wpisuj w komentarzach, a w następnym materiale bez problemu postaram Ci się wszystko wyjaśnić, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. Pozdrawiam, ściskam Sherlock i do zobaczenia w następnym materiale.